Miller drugiej ligi wygrał Suwałki po Siedlce. Zakończyło się wynikiem 5-0. Z nami trener Kości, Damian Guzek. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Poprosimy oczywiście o ocenę tego spotkania i duży wpływ chyba i na wynik, i na przebieg meczu miała czerwona kartka w 13 minucie. Dokładnie. W 13 minucie tak naprawdę nasz plan taktyczny legł w gruzach. No, ciężko się było gdzieś tam pozbierać. Nie wiem, czy ta kartka była słuszna, czy nie. Nie wiem to oceniać. Natomiast no, musieliśmy się cofnąć do defensywy no i szukać szans w kontrataku. Sporo problemów mieliśmy, szczególnie na skrzydłach, zwłaszcza te 10-15 minut po czerwonej kartce. No i z tego stworzały się sytuacje dla przeciwnika. Tak? Jedna z nich została sfinalizowana, wpadła bramka. Ale nie podłamywaliśmy się. Za chwilę tak naprawdę w drugiej połowie mieliśmy rzut karny i przy stanie 2-1 ten wynik tak naprawdę mógł wyglądać zupełnie inaczej. Później przeszliśmy na trójkę z tyłu i tak naprawdę nie mieliśmy już kompletnie nic do stracenia. Pan by chciał ocenić zachowanie Macieja Górskiego? To jakaś wola walki, zaangażowanie po prostu i na chwilę? Powiem szczerze, że na razie nie będę udzielał komentarza w tym temacie, ponieważ muszę to na spokoju obejrzeć na nagraniu wideo. Panie trenerze, dzisiaj coś uciekło, ale za tydzień może wrócić, bo przyjeżdża taki zespół, który niestety traci te punkty jak na zawołanie. Wiem, że nikogo nie można lekceważyć. No, na pewno tak. Gdzieś przede wszystkim trzeba jak najszybciej wyciągnąć wnioski po tym meczu, zniwelować błędy i dalej ciężko pracować. Dziękuję panu serdecznie. Dziękuję. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Dziękuję. Chciałbym zacząć od tego, że w życiu tak jest, że jak coś jest za dobrze, to zazwyczaj potem coś się psuje, ale też to działa w drugą stronę, czyli jak jest coś źle, to po prostu przychodzi moment, kiedy wszystko zaczyna się układać i można coś odbudować. Nie chcę odbierać moim piłkarzom tego, że dzisiaj wygraliśmy 5-0 i mówić, że tylko ta czerwona kartka miała na to wpływ, bo nie wiem, chociażby ostatnio pod Beskidzie też dostał czerwoną kartkę i wygrał z Resowią 2-0. I często jest tak, że się mówi po meczu, że no trudno, bo rywal był podwójnie zmotywowany. My też dostaliśmy kiedyś na rezerwach Lecha czerwoną kartkę w 5 minucie i przegrywaliśmy 1-0 i potrafiliśmy zremisować 1-1, więc absolutnie nie chciałbym odbierać tego, jak dzisiaj moja drużyna wyglądała, bo już przed czerwoną kartką widać było bardzo dużo takiej pozytywnej energii. Byliśmy mocno naładowani, chciałbym, żeby tak to funkcjonowało w każdym spotkaniu. No i przede wszystkim tak to jest w piłce. Czasami tracisz gola w 90 minucie, czasami go w 90 zdobywasz. Czasami my dostajemy czerwoną kartkę i musimy się męczyć w 10 i też mocno wtedy walczymy. Czasami tą kartkę dostaje przeciwnik i wtedy nam jest trochę łatwiej. Na pewno dzisiaj od samego początku meczu, nawet jak jeszcze graliśmy w 11-11, to widać było, że chcemy więcej grać w piłkę. Tego nam też ostatnio brakowało. Skupialiśmy się na obronie i cieszę się, że dzisiaj też te aspekty, kiedy mogliśmy piłkę mieć w ataku pozycyjnym, na pewno też łatwiej trochę było właśnie potem już po czerwonej kartce i moi zawodnicy mogli trochę pewności siebie więcej nabrać. Także no dziękuję przeciwnikowi, moim zawodnikom gratuluję dzisiaj takiej świetnej postawy, bo odpowiedzieli bardzo dobrze po tej porażce z Hutnikiem. Myślę, że też fajny był ten tydzień pod kątem takich rozmów indywidualnych, bo dosyć dużo takich rozmów prowadziliśmy i no najważniejsze jest to, że wiadomo, że dużo nowych osób przyszło do klubu i wszyscy mają jakieś oczekiwania, natomiast ja mówiłem też moim zawodnikom, żeby przestali zajmować się tym, jakie mają wobec nich wszyscy oczekiwania, bo my musimy po prostu grać i patrzeć z meczu na mecz, a nie zajmować się tym, co będzie za 8 kolejek, co będzie za 15 kolejek, bo to jest dłuższy etap i trzeba patrzeć po prostu najbliższego meczu. Jak będziemy się skupiać tylko na najbliższym meczu, to na koniec sezonu wtedy na pewno będzie to wyglądało lepiej niż jak teraz będziemy myśleć o tym, co będzie za 20 kolejek i myślę, że to też skutkuje, bo część z tych nowych zawodników sama mi powiedziała, że czują jakąś taką dodatkową presję, że w zeszłym sezonie nie zrobiliśmy awansu, ciągle są porównywani do tamtej drużyny, a przecież tamta drużyna ze sobą grała dłużej, spadała z pierwszej ligi, sporo zawodników zostało, teraz mimo wszystko mocniej się to wymiksowało i myślę, że tą drużynę cały czas budujemy na nowo. Cieszę się, że mogę to mówić po zwycięstwie 5-0, bo po porażce, gdybyśmy dzisiaj przegrali i byśmy byli w dole tabeli, czułbym się jak na fotelu u dentysty i myślę, że
Byłoby to tak z musu, ale to zwycięstwo 5-0 na pewno było nam potrzebne. Mamy też już dodatni bilans bramkowy, więc nie chciałbym tu przedłużać, nie ma czego. Po prostu zagraliśmy dobry mecz, mecz się też dobrze ułożył i cieszymy się z tego, że wygraliśmy spotkanie. Na pewno jeszcze dzisiaj się wszyscy będziemy cieszyć. Od jutra już zaczniemy rozpracowywać Motor Lublin i mam nadzieję, że zrobimy tam niespodziankę. No jeszcze tak, bo skuteczność była piętą achillesową pana zespołu do tej pory. Dzisiaj 7 goli. Jakiś snajper mógłby wykroić większy kawałek tego tortu, bo 5 goli i 5 strzelców. No na pewno brakowało nam przede wszystkim sytuacji i z meczu na mecz tego było więcej, bo mieliśmy już jakieś pojedyncze sytuacje na ruchu, mieliśmy z Legią, potem mieliśmy więcej ze Śląskiem, na Hutniku. Tak naprawdę jeżeli ktoś oglądał mecz albo zobaczył wszystkie sytuacje, to no mieliśmy tam takie sytuacje, że po prostu musimy wykorzystywać. To były, no nie wiem, 200% sytuacje. Normalnie na 10 takich sytuacji 9 moi piłkarze strzelają i też byłby inny odbiór wtedy po tym meczu z Hutnikiem. Natomiast no dzisiaj tych sytuacji było mnóstwo i myślę, że moi piłkarze po prostu czuli taki głód i chęć rehabilitacji też za Hutnik. Chciałbym, aby taki poziom koncentracji, motywacji utrzymywał się w każdym spotkaniu i myślę, że jesteśmy w stanie to osiągnąć, bo no, mamy dużo zawodników młodych czy też z niższych lig, którzy mają taki głód zwycięstw, a to doświadczenie, które jest na ławce, też zostało trochę dzisiaj podrażnione i myślę, że ta rywalizacja się też teraz zwiększy. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie. Jak zagrać w tym Lublinie, żeby tam wywieźć? No przede wszystkim musimy być skuteczni w obronie, tak jak to często gramy u siebie, czy w meczu ze Śląskiem, czy w tym spotkaniu dzisiejszym. Generalnie jestem zadowolony z tego, jak funkcjonujemy w samej grze defensywnej, bo w 12 meczach straciliśmy 13 bramek. No nie liczyłbym tego meczu z Chłoniczanką, to tak naprawdę to jest bardzo dobry wynik, że w ostatnich 11 spotkaniach straciliśmy tych bramek tylko 9 i jest to wynik na poziomie poprzedniego sezonu, więc tutaj jest dużo rzeczy ok. Oczywiście zdarzają nam się takie błędy pojedyncze i gdzieś też w analizach indywidualnych staramy się to poprawiać, natomiast no tą grę ofensywną też szukamy ciągle sposobu. Dzisiaj zaczęliśmy w innym ustawieniu, sprawdziło się, potem wróciliśmy do naszego starego ustawienia. Cieszę się z powrotu rekonwalescentów Brito, Bogusławski, Bartczak. Cieszę się z gola Iwao, Randaka. Szkoda, że Kacper Zaborski nie zdobył bramki, bo chciałbym, żeby się też przełamał. Nie mieliśmy dzisiaj możliwości skorzystania z Rybickiego, bo lekki uraz na Hutniku. Adamek miał też ważne rzeczy prywatne i nie był w pełnym mikrocyklu, dlatego był dzisiaj na ławce. I myślę, że wszystko generalnie dobrze się poskładało. Hirek Zuch też obronił pierwszego karnego za mojej kadencji, więc z Kaliszem, ale to chyba był słupek. Ale chodzi mi o mecz taki ligowy, nie serię jedenastek, więc no, bardzo dużo pozytywów. Gratulujemy panie trenerze i powodzenia już w pierwszym meczu. Dziękuję bardzo, dziękuję kibicom i zapraszam tych, którzy mogą na wyjazd do Lublina, a pozostałych na spotkanie kolejne, które będzie w domu, bo jak widać w domu dobrze to funkcjonuje, zdobywamy dużo punktów i liczę na to, że za chwilę przełamiemy się również na meczu wyjazdowym.